cudowny, łaskami słynący obraz Matki Bożej Leżajskiej w Bazylice Ojców Bernardynów, namalowany przez Erasma, leżajskiego wójta, zakonnika bożogrobców, malarza. Czy wiesz, że starosta leżajski Józef Potocki był fundatorem koronacji cudownego obrazu w 1752? On to swoimi wpływami wyprosił dekret koronacyjny w Rzymie i ufundował złote korony, które poświęcił osobiście papież Benedykt XIV. Niestety Potocki zmarł kilka miesięcy przed koronacją obrazu. Bywał tu także król Władysław IV, Stefan Czarniecki, hetman wielki, koronny.